Jakby To, co ma być powiedziane, jest zostać nagrane, zosta tak będzie. A jak czegoś się nie nagra, widocznie miało się nie nagrać. Ten tekst pochodzi na fajnie, wiesz, to co takie. Że e, dziecko-psa nie może być koniem. No, no, no. ten tak prosto to powiedzieć. A co? Żeby tak ludzie wytłumaczyli się w ten sposób, nie bo każdym ale jak? Jesteś pompy, tak? Cześć, przyszłaś tutaj. Przyszłaś tutaj. Nie mam nic dla ciebie, nie ma. Nie mam, ale dobrze się oczyściłeś, a jak wrócisz, to już obiadek czeka, wiesz? Obiadek czeka na Krysie, tak. No, a... dawaj za dużej ważności, tam trzeba było wyluzować. No, wyluzować po prostu. Się z... Dobre, dobra, dobra, dobra. Ojejku, no. parzysz. Nie, tam nie, lady, nie, jakby wszystko jest okej, okay. ja ale tutaj mam w sobie dużo spokoju, dużo. No halo, halo. halo. Aha, ładnie, 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 a, ładnie, ładnie, ładnie. Ładny głos i ładny głos. Dzięki, dobra. Uu, ja taki jestem jakbym wudechał całą moc, ale dobra. <grystanie> Czasami ludzie mówią, a jesteś podobny do kogoś tam. Przypominasz no, mi kogoś. I ludzie jakby no, mają jakąś tam celność w tym, a ja mam jakieś skrzywienie. Nie wiem dlaczego. Czyli jakby moje sugestie podobieństwa są tak z dupy, że wszyscy się śmieją z tego, że gdzie kurwa on do kogoś tam, czy... ona podobny. I teraz mam, mam nadzieję propozycję tego, kogo, kogo ty mi przypominasz. No już byłem tak, Rydlem, Bidladenem i Jezusem najczęściej jestem. Nie. E, dla mnie jesteś bardzo podobny do Marcina Dorocińskiego. Pod warunkiem, oh, żebyś przyciął brwi i zgolił brodę, nie? E, profil masz Marcin Dorociński. Naprawdę. To kolega mojej żony w chwili, ona hmm. z dawnych lat. No, a, ale widzisz, to jest to, co ci powiedziałem. Jakby... To ale nie jest no. Marcin Dorociński. A hey, jest wieku. trochę do niego podobne. Tak? No, to coś w tym jest. Kurde, naprawdę mi się to... Jejku, ja się stresowałem, wiesz? Bardzo tym spotkaniem. Oj. Bo myślałem, że jesteś w ogóle jakiś takim, wiesz, tam, celebryckim, zadupanym w sobie, narcyzem. Żartuję. Przebudzona Monia i Przebudzony Paweł zapraszają na kolejny odcinek podcastu Moni Estacja. W dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie, cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Monie, stacja. No, cześć, kochani! Witam cześć. Was, moja oczywiście, tak. I witam Was, Paweł. No, słuchajcie, dużo się działo w międzyczasie. Dwa ostatnie odcinki to były bardzo wyjątkowe odcinki. Po pierwsze, chociażby dlatego, że nie nagrywaliśmy ich w naszym studio. Em, tylko te odcinki były robione w terenie, można powiedzieć, no mm. i też wyjątkowe były takie, bo co, bo byli gościem to specjalnie. szczególnie goście. Jeden z gości, który był dwa tygodnie temu, trzy tygodnie, dwa tygodnie temu, to był Włodek Dębowski-Paprodziad i... Tydzień temu był Mieczysław Bielak. Dokładnie. No i ym, no właśnie, to jakby spełniło się takie nasze marzenie i, I takie wielkie pragnienie tego, aby gościć właśnie te dwie osoby i z nimi na tematy, które dla nas są ważne porozmawiać. No i się udało, słuchajcie. No, to, to jest niesamowite. To jest piękna manifestacja tego, o czym my z Monią rozmawialiśmy tak naprawdę od samego początku. I, i że chcielibyśmy z tymi osobami po prostu taką rozmowę przeprowadzić. Stało się jeszcze coś moja. Co się stało jeszcze z naszym kanałem w międzyczasie? Ojejku, urósł bardzo mocno. <śmiech> <śmiech> Mamy ponad 100% wzrostu, jeżeli chodzi o naszych subskrybentów. Dziękujemy tak. bardzo. Czujemy ogromną wdzięczność, naprawdę. Dziękujemy, że nam zaufaliście <laughs> i tu jesteście. <laughs> Także dzięki to dzięki wam. No to właśnie, rośniemy, rośniemy. I jakby to, co robimy z pasji i z miłością, to okazuje się, że teraz ma jeszcze większy sens. No i jak też powiedziałem w, w rozmowie z Wodkiem, Bodek też, że będziesz trampoliną dla naszego podcastu. No I, I tak się stało. I tak się stało, zarówno Wodek, <laughs> jak i mieciu, tak więc jesteśmy wdzięczni Wam, widzowie, za to, że oglądacie, że jesteście aktywni, że komentujecie, udzielacie się w tych rozmowach. I no, też... dzięki też za te takie personalne informacje i Odzewy na Facebooku czy na Messengerze mam szczególnie na myśli, że piszecie do mnie, do Pawła i w ogóle doceniacie naszą pracę. To jest też mega fajnie, bo oprócz tego, że są te komentarze pod odcinkami, no to jeszcze się odzywacie tak prywatnie, więc to jest mega fajne. Tak więc wdzięczność wielka dla naszych gości za wartościowe rozmowy, nie tylko dla nas, ale też dla naszych widzów i słuchaczy. I wdzięczność też dla Was samych właśnie, także, także no. Teraz poprzeczka jest obstawiona dosyć yy, wyżej. Tak, <laughs> musimy się spiąć bardziej jeszcze do tak, pracy. Tak. Ale dlatego, że to było tak ważne i przełomowe wydarzenie jakby w naszym tym podcastowym życiu, e, to postanowiliśmy ten odcinek jeszcze poświęcić właśnie tym naszym dwóm gościom, Poprodziadowi mhm. i Mieciowi. Bielakowi, bo jest jeszcze no, wiele kwestii, których chcielibyśmy, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, które padły w rozmowach. Na takie jeszcze nasze wrażenia i nasze. Tak, takie informacje trochę z backstage'u. No, takie uczucia związane <gry> też jakby ze spotkaniem się z tymi osobami. Więc mamy nadzieję, że to będzie to również dla Was bardzo ciekawy odcinek. No więc co, zaczniemy. Tym... Ja powiem tylko jedno, że ja o paprodziadzie nic wcześniej nie wiedziałam, dopóki mi tej osoby nie pokazał Paweł i jestem bardzo, że tak powiem, miło zaskoczona muzyką i w ogóle całą kreacją włodka, bo przyznam szczerze, że słucham go teraz codziennie i naprawdę ta muzyka jest bardzo, bardzo wartościowa, tym bardziej, że słowa, w które się wsłuchuje, są naprawdę no, rezonują ze mną bardzo mocno. Ja z kolei nic nie wiedziałem wcześniej o mieczy Bielaku. Ja o nim się dowiedziałem od Moniki. Więc, więc ja też bardzo często wykorzystuję czas przejazdów, a dużo jeżdżę samochodem i wtedy odpalam sobie na przykład miecia wykłady i to też jest dla mnie dużo inspiracji i dużo takiego, takiego źródła. Jakby pomagania sobie w różnych sytuacjach, które mnie sprawdzają tak naprawdę, nie? no bo em, dzisiaj jakby jesteśmy bardziej, bardziej przebudzeni czy bardziej rozwinięci w tym, w tym rozwoju niż wcześniej, nadal spotykamy się z takimi sytuacjami, które nas jakby egzaminują też tak naprawdę, tak? I, Ale one myślę, że hmm? zawsze będą takie sytuacje. Tylko bo... może nie hmm. będą aż tak duże egzaminy, hmm. tylko będą hmm. mniejsze. To zależy od tego, kto jakie ma podejście do tych sytuacji, które się zdarzają. Ale moim zdaniem chyba na tym polega jakby doświadczenie życia, żeby sobie z tymi sytuacjami radzić i tak tworzyć i kreować też swój świat, żeby ich było jak najmniej, żeby te sytuacje były coraz fajniejsze. Takie po naszej myśli. No dokładnie, to może, to może powiedz moja w takim razie. Co najbardziej zapamiętałaś ze spotkania z mieciem i co było dla ciebie takim momentem, takim wiesz, takim najważniejszym, który tam gdzieś pamiętasz? A tam jest mnóstwo y, informacji, ale ja najbardziej sobie zawsze zapamiętuję to lustro że to, co wysyłamy, to z powrotem dostajemy i ta, no. y, ta cała teoria na temat właśnie tego lustrzanego odbicia w naszej rzeczywistości jest dla mnie bombowa, naprawdę. Ja mnie to bardzo przekonuje i y, często sobie, mimo że ja byłam na różnych kursach, na różnych szkoleniach i różne informacje do mnie trafiały, to zawsze ta teoria lustra wszędzie się przewijała i ona rzeczywiście ma duże znaczenie w naszym życiu. No a sam Mieciu, bo to najpierw o tym chciałem pogadać, sam Mieciu, a. jako jako Aha, twój. no hmm? tak, no hmm? faktycznie. No. Mieczysław, Mieczysław jest w ogóle, niesamowitym człowiekiem, ja jestem przeszczęśliwa, że mogłam go poznać osobiście i jest bardzo ciepłym człowiekiem, jest tak samo spokojny, jak jest na wykładach, tak samo jest spokojny poza wykładami i poza prelekcją, u niego jest ten stoicki spokój, taki po prostu, że no mnie to rozczula bardzo, bo chciałabym mieć ten stoicki spokój w sobie cały czas. Co by się nie wydarzyło, to on ma na wszystko zawsze taką jakby odpowiedź, no tak jest, jak mówisz, że jest, nie? Może twierdzi, że jest no, ciężko, to jest ciężko, jest łatwo, to jest łatwo yy, i on po prostu stosuje ten slow life, bo z tego, co wiem, to on jeździ bardzo powoli samochodem, on wszystko robi tak powoli, jakby dokładnie, skupia się, jest uważny w tym wszystkim, co robi, dlatego jest taki właśnie niesamowity. Mhm. Czyli jest spójny, jakby ten, tak. ten obraz tego człowieka, który widzimy na tych jego wykładach i prelekcjach na YouTube czy tam w innych miejscach, jest spójny z tym, jaki on jest poza kamerą, jakby tak? Tak, tak. I, i, i to jest świetne. No. Tutaj z kolei w, mówiąc o paprodziadzie, no to jakby właśnie, no bo w jego wszystkich wypowiedziach i wywiadach, które udziela, udzielał ich dosyć sporo, więc można ich, zna, ich znaleźć naprawdę mnóstwo na, na YouTube. No to faktycznie on zawsze ma też w sobie tą, ten spokój, taki e, i, i ten spokój i mądrość, tak samo jak i mieczu właśnie. I to jakby mnie całkowicie urzekło. I jakby całkowicie sobie zbudowałem jego, jego obraz jako człowieka na nowo, bo, ym, no bo wiesz, paprodziad ze sceny, z kolei, ten śpiewający w tych mm -hmm. różnych projektach, i ten, który. Energetyczny taki. Tak, tak, tak. I, I wiesz, taki zwariowany. Wydawałoby się, że to będzie taki człowiek trochę y, bardzo odklejony. Y, wiesz, po tym też jakie on ma ym, doświadczenia życiowe, w sensie jak ten, powiedzmy, wiesz, sex, drugs, and, and roll wcześniej, tak, w życiu. Mm -hmm. ym, o czym też mówi, bo jakby mnie przy tym nie było, ja nie widziałem, no ale, ale o tym mówi też Włodek bardzo otwarcie, bo on też powiedział mi, zanim zaczęliśmy, że nie ma tematów tabu. Ja jestem człowiekiem transparentnym, takie były jego słowa. Ym, no i, yy, i faktycznie tak było, jakby mogłem go zapytać o wszystko. Wiadomo, że dla klikalności mogłem pytać go o na przykład jakieś takie, wiesz, rzeczy związane z tym imprezowym życiem, narkotykami, jakimiś psychodelikami i tak dalej, um, i tak dalej. Ale to nie o tym miała być rozmowa, nie? Jakby, mhm. wiesz. Um, natomiast to są takie, no, jakby takie kontrastowe postaci. Natomiast um, teraz, jakby, wydaje mi się to, co Włodek robi um, i muzycznie, i, i te jego wypowiedzi, i te, wiesz, ta jego mądrość, one się robią coraz bardziej spójne jakby, nie? Czyli, czyli nawet ta energia muzyczna, która jest, e, ona też ma w sobie ten taki, wiesz, ten przekaz spokoju, miłości tak naprawdę, e, no głównie miłości, tak? Do siebie, do świata całego, do przyrody, do lasu. do e, do, Szczególnie no, do las. Tak, tak, tak więc <laughs> Tak więc to się robi bardzo fajnie, takie, takie spójne też energetycznie, no, i dla mnie to też była inspirująca, inspirująca rozmowa. Ciekawostką też dla mnie było takim zaskoczeniem, bo tematem zarówno rozmowy i z mieciem, i z Włotkiem było przebudzenie jako takie. Nie? Bo mhm. teraz, tak jeszcze zanim powiemy o nich, to Moja, jak ty widzisz to przebudzenie, bo Wiesz, my ciągle szukamy tak naprawdę takiej swojej własnej definicji. To jakbyś miała wytłumaczyć komuś, e, kto nie jest związany w ogóle wiesz, z tematami roz, rozwoju duchowego i, i z tym, o czym my gadamy, to jakbyś mu wytłumaczyła, czym jest to przebudzenie? No właśnie, ja mam, powiem hmm. szczerze, że im bardziej, im głębiej w las, tym trudniej mam hmm. y, takim, że tak powiem w cudzysłowie laikowi, hmm. wytłumaczyć, co znaczy to przebudzenie. Hmm. Bo ja już jestem tak głęboko w tym i żyję od kilku lat w tym wszystkim, że dla mnie się wydaje to tak naturalne, normalne, że nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć drugiej osobie. Naprawdę, mam czasami takie... Takie dylematy, bo mi się wydaje, że to jest tak proste i tak logiczne, że jak to ci kliknie w którymś momencie, że ty jesteś tym kreatorem tego życia, znaczy ja w ten sposób to mówię, że Twoje myśli kreują Twoje życie, Twoje zachowanie, czyli to, że jak reagujesz na daną sytuację, to powoduje, że odbijasz sobie tą energię, wysyłasz tą energię, która do ciebie później wraca, że dzieją się to, Twoje rzeczy w Twoim życiu właśnie poprzez to, jak myślisz, jak działasz, jakie masz przekonania, tak i tak dalej. Ale jak wcześniej było mi łatwo, Łatwiej o tym mówić, tak? Ja odnoszę wrażenie teraz, że. Albo nie może mi się nie chce już. Hmm. <noise> Tłumaczyć może, ci nie ludziom. Może, może mi ci... nie zależy. Może mi nie zależy, bo ja zauważyłam tak. ostatnio, że. E, bo ja mam też takie środowisko już powoli, bo tak mm. się odseparowałam trochę od tych ludzi, którzy jakby ymm, są trochę w innym świecie, tym Matrixie bardziej osadzeni. E, I jak mam taką sytuację, że tak jak ostatnio jakoś tak się znalazłam w miejscu, w którym zostałam zaatakowana poprzez jakieś tam dwa, trzy zdania, które powiedziałam, to powiem szczerze, że byłam tak zaskoczona tą reakcją, bo mało kto już tak reaguje gdzieś w moim środowisku, mm. bo jakby nie wiem, czy wszyscy już wiedzą o tym, co ja myślę, jakie mam. Ja przekonania o świecie i tak dalej, że jakby nikt Nikt ze mną nie walczy. Ja wysyłam taką energię, że czuję się z tymi ludźmi na jednej płaszczyźnie. Mhm. A zdarzają się takie właśnie, to są te egzaminy, nie? że tak, ktoś tak. mnie nagle zaatakuje, ja tak sobie myślę, i, w, i nagle widzę w oczach miecia. Mhm. I ten spokój sobie myślę, no przecież nie będę walczyć, tak? No tak Jak ja no. będę walczyć, to dostanę po głowie jeszcze bardziej, więc odpuszczam sobie. No tak, bo zarówno i, i mieciu miał ten fajny gest taki, nie? który pokazywał, mhm. um, jakby. Co jest konsekwencją walki? Że za każdym razem, kiedy, jest... nie wiem czy mi się to uda, walczysz, tak, to ładujesz, <grym> ładujesz sam siebie też, też tak? Też z Tak, czyli, czyli walcząc z, z kimkolwiek, e, to walczysz ze, sobą. walczysz ze sobą i jakby no sam, sam sprawiasz sobie ten, ten ból cierpienie tej walki. I tak samo też Bodek mówił o tym, nie? Że, że jakby to w ogóle nie ma sensu, bo właśnie zawsze ta walka jest walką z samą sobą i i, I to też nam, wiesz, dało taki impuls do tego i takie zrozumienie, do tego też... Co my robimy, bo to, że nagrywamy ten podcast i te odcinki, to też nie jest naszym celem, aby kogoś tam, wiesz, na siłę mówiąc, no nie, nie, weź, nie. weź, co ty robisz? Tą, kurde? A to nie działa weź na siłę. się obuź, bo cię tam system w konia robi, weź, ogarnij się, kurde, tam wiesz. nie? Ale ja kiedyś taka no. właśnie byłam, że nawet jak ja wchodziłam na tą drogę tego swojego rozwoju, hmm. odkrywałam różne rzeczy, to ja byłam w tym takim właśnie, że strasznie chciałam ludziom to pokazać, że ja mam rację w ogóle to po pierwsze, hmm. a dwa, że ten świat zupełnie inaczej wygląda, ale chciałam robić to na siłę. I potem dopiero sobie zdałam sprawę, że to nie ma sensu nic robić na siłę. I dopiero jak już się sama tak w sobie wyciszyłam i spojrzałam na to właśnie z takiego punktu, jak patrzy paprodziad hmm. czy, yy, czy Mieciu, że za spokojnie, zaakceptować to, co jest hmm. i po prostu Żyć swoim życiem. No tak, no bo tutaj mamy dwie różne koncepcje, jakby tego tej definicji, ja to tak nazwę tego przebudzenia, bo na przykład Mieciu mówi o tym, y, że jest to rodzaj komunikacji, tak? Mhm. Z, z samym sobą i poprzez te inne osoby, właśnie, tak, nie? czyli lustrzane odbicie. Y y tak, ale też ten rodzaj, to jest jakby ta zmiana, czyli jakby zmiana sposobu komunikacji. I, i y, y, to jest jego koncepcja. Natomiast y Włodek z kolei e, mnie zainspirował też tym, że powiedział, że dla niego przebudzenie jest raczej ewolucją. Mm -hmm. Czyli tam, takie było, e, tam było takie fajne zdanie, e, że no, czy nasionko jest lepsze od rośliny, tak? Mm -hmm. Czyli powiedzmy, że mamy, e, no, mamy nasionko tej samej rośliny, no to ona jest tą, nadal tą rośliną, tak? E, mm -hmm. To nasionko, tylko jeszcze nie rozwiniętą. Więc... A nie wszystkie nasionka. A A to, by trzeba było to jeszcze nie rozpatrzeć pod tym względem. Coś wiem, no, bo siałam ostatnio w ogródku i nie wszystko wzeszło. No tak, ale to wiesz co, ale załóżmy, że, załóżmy, że, że jednak większość tych nasionek kiełkuje, no to, no to właśnie, to właśnie może z tym przebudzeniem całym jest tak, że skoro też Mieciu mówi o tym, że wszyscy jesteśmy jednością, wszystko jest, wszystko jest połączone ze sobą. Jednorodna tak? teoria pola. pola dokładnie. I my jesteśmy y, ze wszyscy, z tego jednego wszyscy. Oceanem tak? i kropelką tak, jednocześnie. Tak. Więc, y, więc każdy z nas, y, ludzi, może być na różnym etapie, tak? Y, więc będą... Tej ewolucji też z kolei, znowu wracamy do poprodziana, czyli będą ludzie, których spotykamy w naszym życiu, którzy będą tymi nasionkami, będą tacy lekko wykiełkowani, że tam się, wiesz, pojawiło coś nad gleby, tak? Będą już takie, powiedzmy, bardziej wyrośnięte i takie w pełni rozwinięte rośliny na przykład, tak? No może tych, tych etapów być, być, być dużo, dużo więcej, no? Jakby, jakby e, ta koncepcja też jest fajna i to mi się podoba, e, bo, bo to zakłada też, że właśnie wszyscy jesteśmy tacy sami. Mhm. I przez to my nie możemy myśleć gorzej ani w jakikolwiek sposób myśleć gorzej o kimś, kto jest tym śpiącym. Tam Czyli takim... jak jesteś tą rozwiniętą roślinką, nie możesz myśleć o tym ziarenku, że jest beznadziejna. No nie, bo ono może być, ono być według mnie ono jest twoim bratem lub siostrą. Tak, jest tak, tobą też. I jest też częścią ciebie, tak, jesteś tobą. To, że my jesteśmy jakby częścią jedności, tak, no to jakby wcześniej już o tym rozmawialiśmy, więc, więc, więc to jest okej, okay, ale faktycznie dzięki temu porównaniu możesz sobie to fajnie zobrazować i dlatego też... No właśnie. To jedyne, co możesz wysyłać tym ludziom, którzy są na tym innym etapie tej ewolucji, które są, którzy są tymi nasionkami, to możemy im wysyłać tylko właśnie tą miłość, takie dobro. Um, bo, to, bo to jest jedyne słuszne moim zdaniem, nie? zgadzasz się z tym pewnie. Nie, nie no zgadzam no. się, jasne. Ja w ogóle jak sobie wyobrażam czasami z kimś rozmawiam i jestem gdziekolwiek, ktokolwiek by nie był, nawet ty, to sobie hmm? wyobrażam, że mówię do siebie. Z kimkolwiek gdzieś się spotykam, czy tam z moimi klientami, czy ze znajomymi, to yy, kiedyś myślałam, że to są oni, mm. ten świat taki na zewnątrz, który jest, że to, to się wszystko samo dzieje i że jak coś się złego dzieje, to, to świat to tworzy, nie ja to tworzę. Mm. A teraz, jak mam świadomość tego, że ja to tworzę, no to sobie myślę, aha, to fajnych ludzi tworzę wokół siebie. A jak się jeszcze ktoś taki znajdzie niefajny, to sobie myślę, no to tam jeszcze muszę nad sobą popracować, yeah. bo tu ludziom trudno jest zrozumieć, że sedno jest w tym, żeby popracować ze sobą. Mm. No tak, właśnie, ale to też chodzi o to, że ci ludzie, e, którzy, wiesz, jakby no, dla nich nie są te treści, tak? którzy e, krytykują jakby też nasze podejście i nasze, nasze rozumienie świata i, i życia i tak dalej, e, no to oni dzielą e, właśnie wszystkich, e, na, właśnie na jednych i drugich, tak. A tu y, nie ma miejsca na takie podziały, bo my z kolei uważamy, że no, jakby wszystko jest jednością, tak? Mhm. Więc nie dzielimy ludzi na śpiących i przebudzonych, na lepszych i gorszych w tym sensie, tak? Ym, jakby, jakby wiesz, możemy tylko przyjąć do wiadomości i ukochać tą sytuację, że tak jest, mhm. tak? Znaczy, hmm. no jeszcze nie wiedzą, że można się wylogować z tego systemu, jak to mieć no tak, ja, właśnie żeby no. trochę inaczej spojrzeć hmm. na to wszystko i zacząć inaczej żyć i, hmm. i nie łykać, jak to się mówi, jak yy, bocian żaby, to wszystkie hmm. wiadomości, które gdzieś tam idą z telewizora czy z radia i nas tam bombardują i myślimy, że świat jest taki zły, yy, bo jak się odcinamy od tego, to zaczynamy dostrzegać inne lepsze yy, rzeczy w życiu. Mm. To jest fajna. A poza tym, jak ja pamiętam, że piesza słyszałam miecia, to też sobie myślałam, że jakiś trochę jest taki odklejony od rzeczywistości, mm. bo mimo, że ja byłam na początku tej drogi, to ja trochę byłam na innym poziomie i. Tak, słuchałam sobie, myślę, mm, ale słuchałam coraz więcej. To do, docierało do mnie, bo to jest tak, że albo to gdzieś zakiełkuje w tobie i zaczniesz y, pod, podążać tą drogą i chcesz poznać więcej, albo się wycofujesz, bo czujesz, że to nie jest dla ciebie, ale i tak prędzej czy później, jak już raz dosięgniesz takiej wiedzy, to, to cię ciągnie. No ale filmów Mieczysława to chyba nie wiem, z 70 obejrzałam. Czy no, byłaś tą roślinką, tak, tak. która tak rosła, 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 rosła. No oczywiście. I w pewnym momencie, jakby wiesz, no, jesteś większa i jest. Jesteś większa w sensie takim, że masz więcej tej świadomości, tak? I, i, i to jakby to jest nasz cel, nasza droga. I my na przykład teraz już wiemy po tych spotkaniach dwóch, że my tu nikogo nie będziemy do niczego przekonywać. Nie? My mało tego też nie będziemy walczyć y, z kimkolwiek i o cokolwiek, a tym bardziej o rację, bo y, są też tacy, którzy mają inne koncepcje jakby tego rozwoju i przebudzenia. I też w porządku. Jakby nie każdy, jakby. Wiesz, yy każdy ma swoją drogę. Jeszcze jak zacytuję, Miecia, każdy musi poznać swoją prawdę. No, i za nią podążać, hmm. po prostu. Hmm. Każdy ma dokładnie swoją Dokładnie tak, więc ja więc yy, 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 ciągle przekonuję się o naszej misji, Moja, tej takiej, kiedy my mówiliśmy już też wcześniej, że jakby, że chcielibyśmy być takim wytrychem takim, ta, taką furtką, właśnie. Dla tych osób, które są sceptykami, tak jak ja byłem dawniej sceptykiem mm -hmm. i to takim dosyć mocnym, nie? E, bo mi się po prostu. Ja nie Ale byłem podatny w... grunt był podatny. Tak, ja, ja nie byłem w stanie <laughs> pewnych rzeczy zaakceptować, a które, które dzisiaj jakby są dla mnie codziennością i nie są naturalne. Bo. No bo doświadczyłem jakby tego też troszeczkę. Tak, tak tylko życiu. jakby powiedzmy też to, że hmm. czasami jest tak, że my też się pogubimy gdzieś. To nie jest w hmm. zasadzie, że to my teraz już teraz wszystko wiemy, że już hmm. my jesteśmy tacy uduchowieni, że już po prostu wiemy, jak na tym świecie żyć. No nas też sytuacje zaskakują hmm. czasami i też e, nie zawsze odpowiednio zareagujemy tak, jak powinniśmy zareagować, hmm. wiedząc już o tym wszystkim, bo to są też gdzieś wewnętrzne emocje takie, które jeszcze gdzieś tam nami e, rzucają, ale to już są tak sporadyczne, że jak ja siebie przypomnę e, Sprzed iluś tam lat, no to jestem, no ja uważam, że się mega zmieniłam. Mega, hmm. naprawdę. Bo ja kiedyś byłam bardzo zatwardziała w swoich przekonaniach i tak w tej męskiej energii, że zawsze musiała być na moim. Hmm. A Czyli walczyłaś, czy, walczyłaś po prostu o to, żeby mieć rację, tak, a szczególnie bez na Tak, a szczególnie w jakimś tam towarzystwie, tak? Jeżeli ktoś ci mówił, że nie, co ty tam gadasz, pierdoły, jakieś opowiadasz, to ty tym bardziej Cię jeszcze tam zachęcał, tak? Do, do tego, aby walczyć o swoje, o, o, o swoje przekonania i żeby. Podstawić na swoim, tak trochę, nie? My generalnie hmm. też poszerzamy hmm. swoje horyzonty, bo zaczęliśmy nasz podcast na podstawie hmm. wiedzy zdobytej, jeżeli hmm. chodzi o Neville'a Godarda, tak? Prawo założenia i tak dalej, ale w międzyczasie też sięgamy różnych innych źródeł i jakby w, w, wybieramy dla nas to, co jest najlepsze, tak? No bo my też wybieramy swoją prawdę i w, hmm. według własnego doświadczenia opowiadamy o tym, jak to u nas działa, więc korzystamy z różnych źródeł po to, żeby wybrać dla siebie najlepszą drogę i jakby my te źródła przedstawiamy po to, żeby ludzie też wybrać dla siebie najlepszą drogę hmm. do tego rozwoju, bo jakby, jak tu paprodzio odpowiedział, że tam na górze się spotkamy i jest, jest kilka różnych dróg, hmm. tylko in, jedni idą prostą drogą, stromą, inni idą okrężną drogą, także idą dłużej, ale też tam dochodzą. Do, do, może do, do... za tego hmm. życia, może za kolejnego życia, no, hmm. bo to nie jest powiedziane, hmm. że akurat w tym życiu, ale to już jest temat na inny odcinek. Yy, I tak naprawdę yy, po prostu najważniejsze, żeby się rozwijać. Hmm. No, no, no dokładnie tak I, i tutaj tak naprawdę jeżeli czujecie, że, że rezonują z wami te jakby te nasze prawdy i chcecie pójść z nami, bo my rozwijając podcast rozwijamy też siebie, tak? Mhm. A rozwijając siebie no to my jakby też idziemy cały czas naprzód i albo naprzód albo po prostu inną drogą i my także jesteśmy bardzo ciekawi jakby tego wszystkiego. Więc jesteśmy otwarci też na, na Wasze koncepcje, na Wasze zdanie. Więc, więc jak najbardziej zapraszamy Was i zachęcamy do jakiejś aktywności, bo chętnie porozmawiamy na, z Wami na, na wszystkie tematy. Z naszego punktu, jak my to widzimy. Tak, tak, dokładnie tak. No i jakby szczerze mówiąc, tak jeszcze wracając do takich moich wrażeń, takich, takich moich uczuć po tych dwóch spotkaniach no to u mnie się, jakby wiesz, we mnie się wszystko wyklarowało. E, ponieważ ja y, na początku, kiedy, y, kiedy zaczęliśmy nagrywać podcast i kiedy, y, kiedy ja się zacząłem interesować w ogóle tym, tym, tą tematyką rozwoju, no to wiesz, no to y, ja trafiłem na, na, na ten bardziej biznes rozwojowy. Nie? Mhm. Czyli tam, gdzie sprzedaje się super efekty w krótkim czasie, obietnice różnych rzeczy. O tym też gadaliśmy i z mieciem i z paprodziadem. Wy też pewnie macie na ten temat jakieś swoje zdanie. I ja też na początku myślałem, że to jest fajny biznes, tak naprawdę. Nie? I to też przyznam się szczerze, że początkowo to była moja intencja: że będziemy robić podcast i będziemy tym frajerom, którzy się interesują rozwojem, sprzedawać to wszystko. Nie? Jakby. Niech ten, niech ci, co zamyślenie. No, nie w sensie, niech ci porąbańcy po prostu są tak nawiedzeni, że oni kupią wszystko, co im się tam pomorzy. Pod, Sam pod jesteś teraz taki porąbańcy. No. I, yy, I szczerze mówiąc, to te pierwsze odcinki, yy, do, tam był taki przełomowy odcinek w naszym mm -hmm. podcaście. Yy, gdzie się no. wszystko zmieniło i we mnie, i, i wiesz, By ale na to. jako ta roślinka bardzo szybko. Tak, ale, ale wiesz, ale właśnie na początku miałem bardzo złe intencje, jakby, nie, miałem takie intencje, a znaczy złe, no właśnie znaczy, to nie jest... mówiłeś o nich głośno. No bo, ale to ja, no bo ja nie chciałem ja, ci... o nich, ja o nich, nie wiedziałem. No ty nie Bo, no, ja, się bo teraz... tu ja idę za głosem serca, mm. fajny pomysł, mm. dałam się namówić mm. i tak mm. dalej, a ty mi potem mówisz, że to takie miałeś intencje, ja pierniczę. no. no. A ci Dobrze, ja że ja mi też... nie powiedziałaś, a... bo by tego podcastu nie było. Ci... Może inaczej, <laughs> może inaczej. E, też intencją było to, żeby robić coś wspólnie, znaczy, to był taki no to, to prawdziwe, tak? To mhm. było prawdziwe. To od razu mówię, przyznaję się, e, że, że chciałem, żebyśmy to robili. E, później, jak poznawałem, jakby y, i szukałem sam y, wiadomości na temat tego rozwoju y, całego, to trafiałem na te wszystkie kanały właśnie, wiesz, i na te y, różnego rodzaju y, profile. Różnych cudownych mentorek, bo to najczęściej mentorki, które, które właśnie, wiesz, no, oferują cudowne, cudowne zmiany w życiu. Więc, więc pomyślałem sobie, że wiesz, jakby, że ty masz taką wiedzę i taką moc w sobie, też fajną energię, że jeżeli ja jak to dobrze poprowadzę marketingowo, to zrobimy na tym fortunę. Nie? No i, no. no i dzisiaj na przykład wiem, że zarobiłem największą fortunę, jaką mogłem tylko zarobić, i czuję się zajebiście, bogaty, bo dotarło do mnie dzięki temu wszystkiemu, co się wydarzyło w międzyczasie, jakby no, co tak naprawdę jest najbardziej ważne, nie? Co, co jest tym prawdziwym bogactwem w życiu. Mhm. Że tym prawdziwym bogactwem jest to, żeby właśnie żyć. W w takim, wiesz, w takim spokoju żyć w miłości i, i jakby wiesz, i kochać i, i być kochanym, ale to też e, oczywiście mówimy o partnerstwie naszym, ale też mówimy ogólnie o, o tym świecie i o tym, Właśnie jak fajnie jest wysyłać takie dobro i je otrzymywać z powrotem. Tak jak mówi Mieciu, co zasiejesz? Ale właśnie fajnie, no. mm. że ten przełom miałeś, bo tą energię, którą wysłałeś, rozmawiając z Mietkiem, jak on powiedział w wywiadzie z nami, mm. że on poczuł tą energię. On tak. to poczuł, on nie patrzył, jakim jesteśmy dużym podcastem mm. i w ogóle czym my się tak naprawdę zajmujemy i tak dalej, tylko on poczuł, że jest w stanie z nami się spotkać, tak? Czyli przyszła do, już dobra mm. energia, bo mm. pewnie dużo wcześniej by tak dobrze nie było. W takim razie, Monia, podsumowując ten wątek. Okazuje się, że tak naprawdę, jeżeli nie robisz nikomu krzywdy, to nieważne jest, jaką drogą zmierzasz, bo możesz zmierzać do tego całego do tego rozwoju, do tego całego przebudzenia poprzez jakieś wiesz, kursy, mentoringi i tak dalej, bo w końcu gdzieś później szukasz i poznajesz więcej, i, i w końcu do, znajdujesz te odpowiedzi też w sobie na swoje pytania. Bo, jak to mieczu też mówił, że ta wiedza w pewnym momencie przychodzi do Ciebie ze źródła, czyli z, z ciebie, Aha. samego. Aha. Um, I przychodzi moment, i jak on to mówił, że jest ten świat, w którym nie, nie potrzebujesz już książek, nie potrzebujesz jakichś inspiracji, mentorów, przewodników. Bo wszystko właśnie jest w Tobie i masz do tego dostęp, i masz te odpowiedzi na, na te wszystkie swoje pytania. Um, a zanim to się stanie, zanim jakby dojdziesz do tego momentu, to tak naprawdę, tak naprawdę to ta droga jest jakby. Wiesz, no, mówię, póki nikomu nie robi krzywdy, to, to, to jest, jest, okay. jest ok. Więc, więc to chyba nasza misja jakby nadal jest aktualna. Czyli taka, że my poprzez to, o czym mówimy i to w jaki sposób mówimy, być może zachęcimy kogoś, kogoś do tego, aby się nad tym zastanowić. tak? Mm -hmm aby spróbować. No, Mieć za, zapytany o to, ym, jak zaufać tak, temu wszystkiemu, jak zaufać temu, że to działa, ym, No, to powiedział, że tak naprawdę nie musisz ufać. Wystarczy, że spróbujesz doświadczyć. Mhm. Że weźmiesz te, powiedzmy, wskazówki, tak to na, nazwijmy, i użyjesz ich. Mhm. I sam będziesz obserwował, czy, czy są co efekty, nie? co się dzieje. No. I jeżeli się sam przekonasz o tym, będziesz miał te wiesz, jakby pierwsze zauważysz zmiany w życiu, to potem już nie musisz ufać, to po prostu potem chcesz więcej i więcej i idziesz sam w to wszystko dalej. Więc tego Wam życzymy, żebyście mm, znaleźli jakby taką odwagę w sobie i chęć do tego, żeby spróbować. Tak, on dobrze też hmm. mówi o tym makroświecie i mikroświecie, hmm. że właśnie my często się skupiamy na tym makroświecie, czyli na tych wiadomościach z drugiego końca świata. O takich, na takich rzeczach skupiamy tą swoją energię, które tak naprawdę nie są nam do, do niczego potrzebne. Kreujemy coś i oddajemy swoją energię tym zewnętrznym hmm. bytom, gdzieś tam sytuacją, które tak naprawdę w naszym mikroświecie, czyli w naszym otoczeniu, w którym żyjemy, w naszym środowisku, hmm. wokół tego, gdzie się poruszamy, czyli praca rodzina, znajomi i tak dalej, to oddajemy tą energię gdzieś tam na zewnątrz i powinniśmy się skupić właśnie na tym swoim świecie. I właśnie tu też mówię o tej fizyce kwantowej właśnie, że na czym skupiasz jakby uwaga i za energię, za uwagą idzie energia, tak? Czyli chcemy czegoś fajnego, to skupmy się na tym, na czego pragniemy. Mhm. Bo jakby na tym, na tym po powinno to wszystko polegać, że nie skupiajmy się na wojnach, nie skupiajmy się na powodziach i innych rzeczach, które dzieją się nie wiadomo gdzie, nie przeżywajmy tego, bo tam oddajemy tą swoją energię. A wtedy jakby dla naszych potrzeb już tej energii nie ma, tak? Hmm. Zostają takie strzępki tylko, bo wszystko tam oddaliśmy i teraz nagle już nie mamy co tworzyć, z czego tworzyć, więc jakby odcinamy się od tego wszystkiego i żyjemy po prostu w swoim hmm. mikroświecie. Tak, no i też y, warto byłoby tutaj dodać, bo ja też to zrozumiałem dzięki spotkaniu z paprodziadem i z, i z Mietkiem, że miałem takie wyobrażenie, że jakby jesteśmy my i jest Jakiś tam system, jacyś tam oni, którzy mhm. sterują tym systemem, jakby zarządzają tym systemem, no i że to my występujemy przeciwko systemowi. Nie? No, i, no ja, i jakby też mnie olśniło tak naprawdę, że to jakby znowu tu nie ma walki, jakby walka jest bez sensu. E, tym bardziej, że według wodka, no system też lubi, jak się go zasila, jakby tą mhm. walką, tak, bo on też tego potrzebuje, tak nie? żeby był ktoś w kontrze, nie? Mhm. E, a jak walczymy z nim, no to, go, no to tak naprawdę zasilamy ten system, więc e, poza tym jeszcze jedna sprawa jest, jeszcze jedna kwestia, że jakby występując przeciwko, e, no to już jesteś taki antysystemowy, jesteś przeciwko, czyli, e, czyli jakby łatwiej jest pomyśleć o Tobie, że jesteś wiesz, jakiś śwignięty, mhm. nie? Typu, no, że o, tam samym albo no, e, foliarze. Foliarze, <noise> płaskoziemcy. To są super e, tak, no to ja też, nie wiem, to Skąd też... ten foliarz powstał, to naprawdę nie wiem. No bo to Włodek mówił o tych czapkach, że. No, e, no, no, ja wiem. E, A to tak. było w tym filmie e, Znaki chyba z e, Melem Gibsonem, właśnie. Oni tam siedzieli, żeby e, nie odczytać. To chłopiec sobie zrobił chyba no, no, coś No, No, żeby no, właśnie no, wyczytał, no. żeby tam nie. właśnie myśli nie zostały hmm? wessane przez kosmitów, to sobie założył taką folię hmm. na głowę. No ale właśnie, i zobacz, jakby... Yy... Ale kiedy się to zaczęło? Ja to ja ci no, powiem. No. Właściwie ktoś mi to fajnie wytłumaczył w jakimś to kanale, yy, jak to wyglądało. Ja sama się dałam w to wciągnąć, bo y, system, pandemia i w trakcie pandemii mm -hmm. powstały kanały alternatywne, czyli takie, mm -hmm. które jakby... Y, mm, dwa obozy, czyli system mm -hmm. i te kanały, które były przeciwko. Czyli ludzie, którzy nagle, bo ja nagle włączyłam telewizor, w całym tym, no, mi po prostu już tak ciśnienie poszło do góry, że stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić, bo zaraz wariuję. Więc od tych wszystkich wiadomości wyłączyłam telewizor, poczułam się lepiej, ale weszłam w drugi kanał informacyjny, czyli kanał alternatywny. I tam było drugie atakowanie. I ja wtedy tam w to wsiąknęłam, no bo jak zobaczyłam te wszystkie informacje antysystemowe, to mi się tak spodobało, to było coś nowego. Ja mówię, wow. Teorie tak. No, mi spadała na Ziemię, to. jak ja się dowiedziałam tego, 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 tego. I ja mówię, jeju, jak ten świat jest skonstruowany, To jest masakra, jak nas okłamują. ile tam jest hmm. w ogóle rzeczy czy zły, który się dzieją w tym systemie i byłam w tak zwanym o, drugim obozie, tak? Przeciwstawnym. I dopiero po jakimś czasie zdałam sobie sprawę, to co mówił właśnie paprodziad, że, hmm. że to wszystko, to jest jedno i żeby sobie to po prostu odpuścić i nie nadawać temu energii, po prostu jest, istnieje, ok i jakby nie za... ja się wycofałam i z tych kanałów też. Przestałam w ogóle, ja byłam, a ja non stop czegoś słuchałam i cały hmm. czas te sensacje, sensacje i też więcej strachu i tego wszystkiego i w pewnym momencie się totalnie odcięłam. Totalnie się odcięłam. No tak, wtedy to... poczułam taką ulgę, ojejku. I tutaj zarówno Włodek, jak i, jak i mieciu yy, mówią to samo innymi słowami. I, y i to y jest też fajny przykład na to, y jak, jest, y jak są różne koncepcje, nie? jakby y y wiesz, na, na, na rozwój, na przebudzenie. Y Różni mentorzy, autorzy i tak dalej, przewodnicy duchowi. E, I wiesz, każdy opowiada tak naprawdę, moim zdaniem, teraz jak sobie o tym myślę, to każdy mówi o tym samym, tylko na swój sposób. Każdy używa innych metafor, porównań, innych słów po prostu, żeby to opisać, tak? Mhm. Więc y, zobacz. E, Włodek mówi, e, czym się karmisz, tym się stajesz. A e, Mieciu mówi, e, co siejesz, to zbierasz. zbierasz. Nie? No <laughs> zobacz, jakby mówimy ciągle o tym samym, tylko innymi słowami, i jakby. Mhm. I tak to chyba też jest, jakby, w, w całej tej wiedzy na, na temat rozwoju. To, to ty musisz się zastanowić, co właśnie z tobą rezonuje, co, co, co jesteś w stanie zaakceptować i co, co ci się dobrze słucha. Bo też czasami jest tak, że ktoś po prostu ma taki kiepski głos. Mhm. Albo po prostu smęci i tak mówi, jeszcze zapali sobie świeczkę i się kurwa tam zaraz zesra z tego całego rozwoju. I wiesz... No o to chodzi, żeby być po prostu normalnym, w sensie takim, że każdy znajdzie swojego odbiorcę, każdy znajdzie tego tak, swojego bo, przewodnika, bo który mu pokaże drogę i on już pójdzie dalej sam, tak? Tylko o to chodzi, żeby hmm? poczuć to flow z, hmm? z daną osobą, Bo nie? są tacy, którzy lubią taki przekaz, że ktoś tam siądzie, odpali świeczki, włączy muzyczkę i ojejku, tak po Mantru tak? będziemy to? teraz mówić ja o oświeceniu. Posłuchaj tego, powiem ci, co musisz teraz zrobić, aby być szczęśliwą kobietą. A będą tacy, jak my, którzy rzucą jakimś żartem i tak dalej, będą bardziej energicznie o tym opowiadać, będą jeszcze inni bardziej po środku. I, i, Bo my nie chcemy wpadać ze skrajności tak. w skrajność. Po mm, prostu chcemy mm, być szczęśliwi i być mm. sobą przede wszystkim. No i my robimy tak? to, co robimy w swoim stylu jakby, tak? tak? I jakby wiesz, też nikogo nie udajemy. Więc, y, więc jakby też jakby wysyłamy tą miłość i wdzięczność wszystkim, jakby, którzy robią to, co robią na swój sposób. I szanujemy jakby też y, ich, ich przekazy. Um, a jeszcze wracając do tych foliarzy. No to, no to właśnie, to, to jest tak, że to wiesz, bo, bo foliarze to, tak jak mówił Włodek, to są ci ludzie, którzy nie wykają wszystkiego, jak pelikany, co im proponuje jakby ten system, czyli jakby em, to, jak on został, świat został urządzony w jakiś uh -huh, sposób, tak? Uh -huh. em, więc y, przyjęto jako prawdy pewnego rodzaju koncepcje, tak jak na przykład y, y, mamy, uczymy się w fizyki w szkołach tej y, fizyki newtonowskiej, tak? i mało kto wie i w szkole się o tym nie mówi, że były inne koncepcje jakby, tak, mhm. tej fizyki. A system wybrał sobie jeden rodzaj i wałkuje. No tak, no bo ten, który był bardziej e, korzystny, tak, mhm. e, bo przynosił jakieś korzyści właśnie, no nie wiem, no jakiejś tam organizacjom i tak dalej, i tak dalej. Ktoś miał w tym interes, ktoś na tym mógł zarobić, albo było to wygodne i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc, więc to wszystko, w co my dzisiaj wierzymy, i to, co powielamy, i ciągle o tym mówimy, o tym jako jedną jedyną prawdą, że to jest, to, to są te tak naprawdę koncepcje, które zostały um, zaakceptowane, ale one niekoniecznie muszą być jakby właśnie prawdziwe. Nie? Um, bo to, to dla przykładu, ja jakby zawsze ja uwielbiam ten przy, te przykład spożywczy, że tak powiem, nie? że nam się ciągle. Ma miało, słuchajcie, no, że masło jest niezdrowe, tak? Że masło zalepia żyły, że będziesz miał zawał, cholesterol wysoki, masło zabija, smalec zabija, tak? I jedz margarynę. Tak. No. Będziesz co, kiep, miał serce co, kiep, jak dzwon, kama serce, jak dzwon. No i, e, i zobacz, i ludzie przez jakiś czas w to wierzyli. I każdy, u, każdy ci powiedział jedzenie masła jest niezdrowe. Jedzenie jajek jest niezdrowe. nie? Dzisiaj się trend odwraca, nie i dzisiaj się już mówi troszeczkę inaczej. Znaczy, ci, którzy wystąpili przeciwko temu i powiedzieli, nie, dosyć to tak, zobaczcie, to jednak jest inaczej. Ktoś miał interes w tym, żeby wam sprzedawać te utwardzone margaryny, bo ktoś miał w tym jakiś biznes, tak? Bo ktoś wymyślił, że z jakiś odpad z produkcji czegoś tam wykorzysta i to było tanie, na tym można było dużo zar zarobić tak naprawdę, mhm. tak? Y więc. Więc y, wpajano nam te koncepcje różnego rodzaju jako prawdy i myśmy to, w to wierzyli. Myśmy żyli w takich y, No wierzę, jeżeli ktoś powie, hmm. że taka osoba znana, hmm. Hmm. która jest jakimś autorytetem hmm. w świecie, więc wtedy jeszcze bardziej jest przekonująca. Oczywiście. Ja na przykład oglądałam taki, y, nie wiem na którym kanale to było, mowa o tym jak właśnie y, Powstało coś było na temat sera, tylko teraz dokładnie nie pamiętam. Wiem, że coś było z tym serem w Stanach Zjednoczonych i taka poszła propaganda. Chcieli hmm. się tak tego sera gdzieś tam pozbyć, czy seropodobny produkt gdzieś, że w tym wzięła udział pani prezydent. Hmm. Jak to się mówi, pierwsza dama, tak? I kampania reklamowa, i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby to pchnąć. No hmm. i to ruszyło. Więc, jeżeli taka osoba mówi, że to jest dobre, że to jest zdrowe, do tego jeszcze w tej reklamie bierze udział jakaś maskotka z jakiegoś znanego show dla dzieci, to wtedy hmm. dzieciaki już za tym w ogóle szaleją. I się okazało, że tak naprawdę no to, to była zła informacja, tak? I ludzie zostali oszukani, okłamani, tak? Ta die dieta Cola Light, czy mm -hmm. cokolwiek innego, co też jest bardziej szkodliwe niż nawet ten sam cukier, jak się okazuje, no tak? tak? No, no Mnóstwo zobacz, jest takich rzeczy. Zobacz, jak Jakbyśmy długo... mieli tak siedzieć, to by mm. nam tutaj zabrakło dnia mm. i nocy, i tak. żeby to wszystko Zobacz, tam. jak długo wierzono w to, że papierosy nie szkodzą, na przykład, nie? Mm -hmm. No tylko teraz mamy znowu połączenie jakby, znowu dwóch koncepcji, Teraz jak... pytanie, jaki papieros, nie? Co w nim jest zawarte? Czy Ale czysty to już... tytoń, czy w ogóle tak, no wiesz, Ale to już nawet nie, nie o tym mówię już teraz, bo ja bym chciałem uderzyć jeszcze jedną nutkę. No bo w, jeżeli powiedzmy sięgniemy na przykład teraz po prawo założenia, tak? Aha. To moglibyśmy założyć, że wszystko działa Tam na służy. naszą korzyść i nam służy. Czyli że ja bym mógł przeprogramować sobie swój y, umysł y, na to, aby on uwierzył w to. Że palenie mi służy i ja będę zdrowy paląc papierosy. Ale są takie osoby, które twierdzą tak, żyją do 100 lat i palą papierosy. Mogę się prze mogę przekonać. Swój umysł. A na nowotwór tak. płuc umierają ludzie, którzy nigdy nie palili. Na, na przykład. przykład. No dobra. A to właśnie chodzi o to, że to jest taki wątek, do którego chcielibyśmy Was zaprosić do dyskusji. Um, czy macie takie doświadczenia, bo powiedzmy no są, badania są badaniami, tak? Badania naukowe, jak wszyscy się przeko przekonaliśmy, finansuje. to tak, to, to, też, to też różnie z tymi badaniami naukowymi bywa. Um, one y, zwykle... Ale nie jesteśmy ani za, ani przeciw, po tak, prostu nie występ... uważam, że tak. każdy musi sobie sam doświadczyć mm. wszystkiego. Że badania to też jest czyjaś prawda. Czyjaś prawda, <grym> czyjaś prawda. Albo zaakceptujemy, albo nie. Natomiast, y, natomiast właśnie, jak zestawić y, jakby te dwa poglądy? Czyli tak, z jednej strony na przykład y, wiemy, że y, dzisiaj i ja jestem do tego przekonany, bo ja uwierzyłem y, w, w taką wiedzę, że nadmiar węglowodanów jest dla mnie zły, tak? Mm -hmm. y, i teraz, gdybym ja się przeprogramował i zapowtarzał sobie to, i zmienił to przekonanie na to, że, że jedzenie 10 pączków dziennie mi służy, nie? to mhm. czy, czy faktycznie ta moc wyobraźni, i oczywiście stosowałbym jeszcze to uczucie tego, że jakby jeł te pączki, jestem taki zdrowy i w ogóle stosowałbym te wszystkie techniki, jak wizualizacja i tak dalej, i tak dalej i bym przeprogramował tę swoją głowę na to, że, że te pączki mi służą, czy one by faktycznie mi służyły. No jakby ja się trochę boję, nie chcę tego eksperymentu robić z pączkami na pewno. Ja raczej teraz jestem na etapie rzucenia palenia, więc prze, przeprogramowuję swój umysł, że papierosy mi nie służą i mi nie smakują i faktycznie tak jest, że one... Ja jeszcze palę, jeszcze się nie pozbyłem nałogu, ale Ym, coraz a dzisiaj, bardziej. Czy nie widziałam z dzisiaj nie papierosa. No się nie paliłem z zwykłego papierosa. No jeszcze, a jest godzina 16:54. Mhm. E, tak więc y, coraz bardziej. Jakby. Nie jestem w ogóle w stanie dopalić papierosa do końca. Super. A, a wcześniej od, mogłem odpalić jednego mhm. zaraz po zgaszeniu wcześniejszego. Więc, y, więc to trochę u mnie tak zaczyna działać. Natomiast, y, no właśnie, czy jesteśmy w stanie? Jakby tak. Swoją wyobraźnią i tymi technikami Według przeprogramować Neville, tak. siebie? Według Neville'a, tak. Według Neville Godarda, tak. Jakie wy macie doświadczenia? Czy macie, jeżeli jakieś, to dajcie znać, jesteśmy ciekawi. Potrzebujemy świadectwa, może? A może zrobimy jakiś challenge w przyszłości związany z tym? A jeszcze w ogóle tak wrócę hmm. do tego tematu, jeszcze żywienia wcześniej, bo tak, ja, ja byłam na wielu etapach hmm. y, zajmowania się roślinami. Węglowodanami, mhm. y, dieta keto i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie obserwowałam dużo osób, wiele osób, które jakby w tych tematach gdzieś tam krążą, mają swoje kanały i tak dalej. I to też jest kwestia tego, co tobie służy. Mhm. Jakie ty masz wewnętrzną potrzebę w ogóle, co tobie służy, bo była dziewczyna, która była na diecie wegetariańskiej. I przez wiele lat chciała się pozbyć jakiejś tam choroby i stwierdziła, że to jej pomoże. I się okazało, że potem weszła jeszcze głębiej, bo zaczęła jakby bardziej chorować. I potem, bo organizm na początku fajnie zareagował, oczyścił się, ale potem jak tu same rośliny zostały, i te mało tych tłuszczy, praktycznie żadnych tłuszczy zwierzęcych nie było, totalnie później wegańskie odżywianie, i dziewczyna była w takim stanie, że ona już nie wiedziała, żaden lekarz nie mógł jej pomóc. I któregoś razu napiła się rosołu, i nagle poczuła się dobrze. I mhm. mówi, wow, i teraz jest na karniworze, czyli mhm. je w ogóle samo mięso. Dziewczyna, mhm. która przez 10 lat była wegetarianką, weganką, od iluś tam lat żyje i ona pokazuje na kanale, co je, jak je z mężem, jest mega zdrowa, odmudniała, mhm. ma 47 lat, w tej chwili dużo młodzie wygląda, jest szczęśliwa, zdrowa i tak dalej. A z drugiej strony są ludzie, którzy rzucili mięso, rzucili wszystko, żyją na samych roślinach i jakby to samo. Mhm. Tylko właśnie kwestia tego, Komu co służy, kto jakie ma wewnętrzne przekonanie? Bo czasami my nawet nie wiemy, jakie mamy wewnętrzne przekonanie, bo jeżeli mamy wewnętrzne przekonanie o tym, że nam tylko rośliny służą, to one nam będą służyły. Tylko my nie wiemy o tym tak do końca, nie? Więc czasami jest tak, że my musimy popróbować różnych rzeczy, a nie za, za, tak twardo e, iść tylko w tym kierunku, bo my się dowiedzieliśmy, że rośliny to e, nam ratują w życie, albo odwrotnie, mięso nam ratuje życie. Ja to lubię w ogóle jeść wszystkiego po mm, Okej. Okay. No to ja w takim razie y, zadaję pytanie, ale to już y, na które chciałbym, żeby nasi widzowie postarali się odpowiedzieć, jeżeli macie doświadczenia, albo jak czujecie, gdzie jest granica wyobraźni, czyli mocy wyobraźni. O tak, gdzie jest granica mocy wyobraźni, czyli zarówno jak i prawo przyciągania, jak i prawo założenia, bo one tak naprawdę y, to są dwie bardzo podobne koncepcje do siebie. Ym... Czy faktycznie jest tak, Waszym zdaniem, że możemy zmanifestować sobie e, wszystko? Znaczy, wiesz, ktoś powie zaraz, no jak ci uwaliło nogę, no to no. nie zmanifestujesz sobie tej nogi drugiej, tak? No jakby e, to będzie to ograniczenie, ale jeżeli mówimy o przekonaniach na przykład, czy jesteście. Czy jesteście em, jeżeli mówimy o przekonaniach oczywiście, to dajcie znać, jakie wy macie doświadczenia i jaki jest wasz pogląd na ten temat. Bo tego też yy, ja jestem bardzo ciekawy. Mm, no i zobaczymy, jakie będą efekty mojego też yy, rzucania palenia. Ale fajnie, jak napiszecie też w komentarzu, tak czasami mieć właśnie prosi, żeby te hmm. takie dowody swoich zmian w życiu, które poprzez to, co zastosowaliście na przykład poprzez nauki to, co mówi Mieczysław na swoich prelekcjach, czy w ogóle jakikolwiek inny wasz przewodnik, duchowy, i co to zmieniło w waszym życiu, żebyście napisali po prostu te swoje przykłady, które są takim świadectwem, że to wszystko działa. My generalnie będziemy zapraszać gości, takich, którzy hmm. mają fajne doświadczenia życiowe i zmiany takie naprawdę. Te, y, i te mniejsze, i te większe, po to, żeby wam pokazać, że to naprawdę wszystko działa i że ludzie potrafią zmienić swoje życie na lepsze. Mi się podoba jedno, jak Mieczysław mówi zawsze, że możesz być, jak jest y, ta tabeleczka, którą on kładzie, możesz być w tym świecie, w którym się nie darzy i w ogóle wszystko się mhm. dzieje na zewnątrz i myślisz, że każdy inny rządzi, jakby ten świat zewnętrzny rządzi, a ty nie, albo przejść tą granicę i zacząć krować swoje życie i żyć w dobrostanie, mhm. że się dzieje samo dobro. No tak, no i tutaj jeszcze wracając do Miecia, bo tego wątku nie, nie dokończyliśmy, Monia, jak mówiłaś o tym mikro i makroświecie, czyli jakby, że my możemy, możemy się w łatwy sposób odłączyć od tego wszystkiego, co nas karmi strachem. Eee, no tak, głównie z strachem, tak, głównie, no bo y, zobaczcie na jakieś newsy, tak? My teraz nie oglądamy z moją od długiego czasu mm, telewizji. Znaczy my to w sumie nigdy nie oglądamy telewizji, bo Ty już nie oglądałaś od dawna, ja, ja w sumie też. Ale zobaczcie na te wszystkie wiadomości, newsy, no, większość tych wszystkich wiadomości, no to są wiadomości o tragediach, tak? O wojnach, o tym, że matka wyrzuciła niemowlaka przez okno, nawalona jakaś, że ktoś tam zginął w wypadku samochodowym i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje jakby to, że że my się ciągle jako ludzie boimy. Boimy się, hmm. że. Zasilamy jeszcze hmm? w ogóle to, co się dzieje hmm? na zewnątrz tym hmm? strachem swoim, hmm? na tym skupiamy energię. Tak, zaraz coś pierdyknie w stół powie: O, co, wy tak nie współczujecie innym w tragediach? No nie, no oczywiście, że, że jakby nie życzymy nikomu żadnych tragedii i, e, i jeżeli powiedzmy, nie wiem, komuś by się coś złego stało w naszym otoczeniu, no to y, po pierwsze byśmy próbowali pomóc, a po drugie na pewno byśmy się nad tym, jakby pochylili, ale, ale jeżeli ja będę się przejmował tym, że gdzieś na drugim końcu świata coś się wydarzyło, to po co mi to tak naprawdę, nie? Dobra, Monia, co tobie dało to spotkanie tak jednym zdaniem albo dwoma? To z Mieczysławem. O, z Mieczysławem no. Ja tak bardziej się ugruntowałam w tym, co on w ogóle przekazuje, bo ja tyle filmów jego obejrzałam, ale na żywo to czujesz tą energię, która od niego płynie. Mhm. Naprawdę. To o tych. Rzeczach, których on opowiada, na przykład o tym zamknięciu kontraktu, tak? Mm. To tak dziwnie trochę brzmi, ale ja, znaczy ja spróbowałam, jak to jest, i rzeczywiście to działa. Mm. Więc jak ktoś chce, to niech sobie przejrzy materiały miecia, bo są warte tego, żeby obejrzeć i zrobić to, o czym on mówi. Mm -hmm. Bo w większości osób to działa. Ja się kontaktuję z niektórymi osobami, które y, zrobiły to zamknięcie kontraktu. Y, a dogłębnie jest właśnie w tych wykładach miecia, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Y, I y, jak się to przetestuje na sobie, to faktycznie. Tak, a to zamknięcie kontraktu jest związane z, tak naprawdę z, naprawdę z wdzięcznością. Wdzięcznością, wysłanie Dokładnie. wdzięczności mm. do danej sytuacji, mm. osoby i tak dalej, żeby nie ciągnąć mm. złości e, jakby reagować po prostu pozytywnie na daną sytuację, a nie negatywnie. Nie? No i to jest kolejna mm. rzecz, która łączy Włodka z Mieciem, e, bo ja zapytałem Włodka, m, czy on się modli, czy afirmuje i czy prosi o coś w, w w tych modlitwach czy afirmacjach, to on powiedział właśnie, że, że on się modli oczywiście, ale bardziej to ma znaczenie, właśnie wdzięczności. Czyli on, jakby wysyła tą swoją wdzięczność I, i tak faktycznie to działa, że jeżeli tą praktykujesz wdzięczność i, i wysyłasz ją nawet do tych, którzy właśnie są takimi twoimi egzaminatorami, tak. Czy nawet jeżeli hmm. ktoś ci zrobi coś, no, mówiąc delikatnie, niesympatycznego, to należy mu podziękować za to, że, że, że to jakaś dla ciebie było doświadczenie, że to jakaś, jakaś lekcja. Nie? Hmm. E, na przykład świetnie to obrazuje historia Włodka, o której on wspomniał też w naszej rozmowie. Ehm, wiesz, oni się z żoną, e, z Magdaleną, borykali z niepłodnością. I starali się tam chyba około 10 lat o, o dziecko, teraz już mają synka. Natomiast y, powiedział coś takiego, jak dar niepodności, nie? wiesz, jakby się jedno dru z drugim no, trochę gryzie, no, no. jakby ten zlepek tych dwóch słów. Natomiast on to nam dobrze wyjaśnił i powiedział, że dar niepodności, dlatego dar, bo to, że oni próbowali sobie z tym poradzić i to, i w jaki sposób próbowali sobie z tym poradzić i w jaki sposób się starali o syna, o dziecko, to to im dało ten rozwój, to to ich rozwinęło i oni jakby zyskali dzięki temu dużo, dużo więcej niż tylko to dziecko, które tego chcieli, więc dlatego nazwali to darem, tak, więc, więc to jest też ta wdzięczność, widzisz, w tym przypadku oni mogą mówić dziękujemy za ten dar niepodności bo przez to, że nie mogliśmy mieć tego dziecka przez 10 lat, no, zrobiliśmy jakieś, no, wyrośliśmy mhm. jako te roślinki mhm. bardzo, bardzo, bardzo wysoko i się bardzo mocno rozwinęliśmy. A to większość ludzi budzi się po takiej mhm. sytuacjach. No, tak. Ja też doszłam do takiego momentu, tak zwanej ściany już w swoim życiu. Myślałam, że po prostu będę walić głową w mur. Ale no, doszłam do tego, do czego doszłam. <słyska> No Szukałam drogi wyjścia, jakiegoś rozwiązania i, i wytłumaczenia sobie tych sytuacji, które mnie w życiu spotykały, i w końcu znalazłam. Ale trudne to się wydaje, nie? Tak jak trudne. wiesz, ktoś ci mówi. Znaczy na no, jak ci mówię mówi, że trudne tak. Mój panie to jest trudne. Okej, okay, my o tym wiemy, tak? I mamy do tego jakieś, jakieś inne podejście. Natomiast dla ludzi jakby nieświadomych, tak? I nieznający, albo takich, którzy nie akceptują w ogóle tej całej koncepcji, no to to jest, to się im wydaje trudne, mhm. żeby żeby wyrazić wdzięczność, powiedzmy jakiemuś swojemu katu, czy oprawcy, nie? Mhm. czyli wiesz, ktoś ci zrobił jakąś krzywdę, Podziękować e, a ty, mu, za to. A ty mhm. mu podziękuj za to to. E, no, i przypuszczam, że y, dla wielu osób jest w ogóle nie, nie do zaakceptowania. Nie? Bo trudno jest zrozumieć, mm. że to my zasilamy tą sytuację, że to z nas wychodzi, jak to mieć mm. mówi, nie? Mm. Że jak często na przykład jest, że spotyka nas coś niefajnego, ktoś nas źle potraktuje mm. i idziemy z tą sytuacją na łóżka. Kładziemy się. I co, wieczorem mamy przed oczami, zamykamy oczy i widzimy tę sytuację jeszcze raz? I jeszcze raz ją zasilamy emocjami, przeżywamy. Mhm. Ja kiedyś tak miałam, faktycznie, przeżywałam jeszcze raz tą samą historię, którą miałam tego dnia albo dzień wcześniej, bo ona mnie tak mocno gdzieś tam zraniła, że ja cały czas to zasilałam swoimi myślami. I to powodowało, że znowu taką emocję wysyłałam do yy, wszechświata mhm. i dostawałam znowu gdzieś tam. No tak, no bo, no bo emocje to były nienawiść, to chęć zemsty była i tak dalej, i tak dalej. Dlatego potrzebna hmm. jest ta wdzięczność, hmm. że już nie wysyłamy hmm. tego, tą, tej hmm. negatywnej energii, tylko tą pozytywną i wtedy dostajemy z powrotem tą pozytywną. No tak, no, dla nas to jest, tak to, to, to jest proste już teraz, bo to tak naprawdę no wszystko jest proste, tylko właśnie mówię o tym Monia, że wiele osób będzie miało problem z w ogóle zaakceptowaniem takiej sytuacji, żeby wyrazić no swoją tak, no wdzięczność ja tak, on mi to zrobił. Tak, tak, to on tak. mi to zrobił, przecież on to powiedział. Oko on... Za oko, ząb za ząb. No, to jak ja mam. Za co mam być wciężenie, że jak ja to stworzyłam, skoro on mi to powiedział, tak? Mhm. Przecież ja nic nie zrobiłam takiego, żeby on mi to powiedział, albo mi tak potraktował, a mhm. jednak. No, a już taka była kiedyś historia o tym, żeby nadstawić drugi policzek, nie? Mhm. <laughs> No tak, e, czyli nie, ch nie, nie chcemy tutaj w tej dyskusji łączyć jakby tych kropek, natomiast... Nie włączamy w to grubych książek. Tak, natomiast e, z tą wdzięcznością e, warto spróbować, warto nawet prowadzić sobie, też mówiliśmy o w dzien w dzienniku wdzięczności, tak. e, ale wiesz, fajnie jest e, wyrażać wdzięczność na przykład za to, co masz lub za to, czego pragniesz, tak jakbyś już to miała, tak jak mhm. mówi prawo założenia lub prawo przyciągania. Ale wyrazić wdzięczność, właśnie, tak jak mówimy tutaj, oprawcy jakiemuś swojemu, ktoś, kto ci zrobił, nie wiem, powiedzmy, że ktoś ci ok, ktoś okradł, nie? Mm -hmm. No i teraz wyraź wdzięczność temu komuś, że ci coś zabrał. Albo ktoś ci mm, przeleciał żonę, na przykład, nie? To, tobie nie mógł, nie? Ale... Nie. Em, na przykład... <laughs> no teraz wyobraź sobie, że jest facet, któremu em, kumpel najbliższy m, przeleciał żonę i on mu za to dziękuję ten mąż temu kumplowi. Mm -hmm. Pytanie, co ten mąż wcześniej myślał o, o, o zdradach. Jaki miał przekonanie ten temat. No, musiał teraz... No Pytanie, jeżeli on sobie zdaje sprawę mm -hmm. y, y, z jakiego źródła to powstało, mm -hmm. to będzie mu wdzięczny, ale to A to nawet, jak jest no, śpi nadal, to tak, przecież ale, nie ale to, nawet, ale to nawet nie o to chodzi, bo jakby okej, okay, bo to, to koncepcja, bo to jest koncepcja lustra jakby tak tutaj, to, to mm -hmm. też y, y, o tym Mieciu mówił. Um, ale ja mówię o tym, żeby przerwać jakby ten łańcuch, tak, ten przyczynowo-skutkowy, mm -hmm. tak. czyli jeżeli mm, moja żona zdradziła mnie z moim przyjacielem i ja tam y, piorunami czaskam, wiesz, i y, y, wysyłam nienawiść do jednej drugiej osoby i do żony i do tego kumpla i tam, wiesz, no po prostu Nie ma jest walka na noże i siekiery i motyki mm -hmm. i tak dalej. I Pałam też żyje chęcią zemsty, w ogóle wiesz, ukarania, jakby, i tych dwoje, to jakby to, co mnie spotyka dalej w życiu, to jakby nadal będą konsekwencje jakby tych, tych stanów, emocji. Tych, mhm. tych, tych, tych uczuć, mhm. tak, emocji, mhm. emocji, właściwie tak. Więc w momencie, kiedy, chociaż to wydaje się trudne, kiedy w takiej sytuacji wysyła się jednak wdzięczność to przerywasz ten łańcuch, No nie? musi przyjść to zrozumienie. No, no. Jak przyjdzie zrozumienie, no to zmieni się hmm. całe życie. Bo naprawdę czasami jest tak, że mamy wrażenie, że coraz gorsze rzeczy nas w życiu spotykają, hmm. tak? I dlaczego to się dzieje? No ile hmm. można? Ile można? No tyle razy, aż zrozumiesz, jak działa ten świat i że czas zacząć od siebie. No tak. To tak tak samo, samo jest z kradzieżą, że jak kogoś hmm. okradną, tak hmm. mi ci mówi, to co znaczy? że kiedyś musiałeś kogoś okraść w mhm. tym albo wcześniejszym wcieleniu mhm. i że to po prostu powróciło z takim impetem i teraz albo wyciągniesz z tego wnioski, ukochasz to yy, i zaakceptujesz i zobaczysz z czego to wynika, to zmienisz wszystko, ale jak będziesz dalej pałał tą nienawiścią do tego człowieka, który cię okradł i tak dalej, i tak dalej to jakby nakręcać i będą cię spotykać znowu sytuacje takich, których nie akceptujesz w życiu i one będą ci tam pociskać ostro. No tak. I to Dobra, wcale to... nie jest dobry na przykład, bo ja tak ostatnio słyszałam takie jakby ostrzeżenie, że uważajcie na telefony, uważajcie na, na te takie dziwne telefony, hmm. że tam mogą was, nie wiem, wkręcić w na coś wnuczka, i... Na wnuczkę. na wnuczkę, no i na takie różne inne rzeczy. Hmm. No to, to nie znaczy, że to wszystkich nagle spotka, bo ta osoba, która o tym mówi, to ona nie rozumie, że ona sobie sama to stworzyła tą sytuację. To nie jest hmm. tak, że y, to się pojawiło i nagle wszystkich będzie spotykać. No to... To po, spotyka te osoby, które ma spotkać, po prostu. No tak. Nie dać się zastraszyć, że teraz nagle co, zastrzeżemy sobie PESEL, tak jak <laughs> wszędzie zastrzegamy sobie pesel teraz. Dobra, to, to ja proponuję, <laughs> dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie na to ochotę, oczywiście. Co zrobić z, takim, z tą sytuacją, że. Em, to taka właśnie związkowa sytuacja, bo to jest takie, to jest naładowane emocjami. Ta, ta, ta opcja, że, że twoja żona bzyka się z twoim kumplem, albo przeciwnie, twój mąż bzyka się z twoją przyjaciółką, nie? Mhm. E, co zrobiłabyś, lub co byś zrobił w takiej sytuacji? I czy jesteś w stanie zaakceptować w ogóle myśl o tym, że mógłbyś im za to podziękować, że to zrobili, nie? Bo to jest hardcore. Yy, no, to, yy, to jest dopiero challenge. To jest mhm. dopiero challenge. Hmm. Ja tak sobie jeszcze... Al Albo jeszcze no. inaczej. No. Albo my zdradzamy. W sensie? No takim, że my mówimy, że nas zdradza na przykład kobietę zdradza mąż, albo mężczyznę zdradza y, żona. Aha. Ale jeżeli to jestem ja, jako ta osoba, która to ogląda i mówi, ale ja jestem tą zdradzającą osobą, co Aha. ona myśli? Że nie, co? że ją zdradza ktoś, tylko ona zdradza ta, co... swojego męża. A ty albo... zdradzasz swoją żonę? <laughs> Albo nie. swojego partnera? Jeżeli to osoba, która zdradza, ogląda na przykład ten materiał. To komu to... ma podziękować? Nie, to musi się nad tym zastanowić, dlaczego ona to robi. Ale, to, ale może chce to robić, może wiesz. Znaczy, to nie chodzi o ocenę, bo jakby my nie oceniamy tej sytuacji w ogóle. Ale pytanie, jakie jest, jest i hmm? myślenie w tym hmm? temacie? Ale myślę, hmm? że chyba takie osoby nie oglądają naszego kanału. Nie, nie, ja bym tak nie powiedział. Ja myślę, że mogą oglądać. Tak? Ale ja bym też, no właśnie, bo teraz. To, że do, idzie do łóżka ym, Twoja przyjaciółka z twoim, y, przy, fuh, z, twoją, z twoim mężem, mm -hmm. ym, to to czemu my oceniamy? To, to jest złe, tak? Mm -hmm. Czyli to no wiadomo, że no bo ty byś nie chciała, żeby sypiał z innymi kobietami? Ja bym też nie chciał, żebyś. To, z, to jest złe to pojęcie względne. No nie? właśnie to jest złe, a co dobre. No właśnie, może ktoś się nie czuje. Nie chodzi mi o to, że ktoś może nie czuje yy, w tym nic złego. Po prostu i robi to z takim, wiesz, że no okej, okay, no tak. Tak to jest skonstruowane, ja chcę to robić, i jakby. Jak nie mam jest z tym przyzwolenie problemu. wszystkich zainteresowanych no. osób, jest okej. Okay. No <laughs> nie wnikamy. Bo nie, to jest... No bo to głównie chodzi o, o zerwanie pewnego rodzaju umowy, tak? Czyli jeżeli my jesteśmy w związku nieformalnym, co prawda, ale jakby sobie. Jakby, no wiesz, no jakby ustaliliśmy. Nie wiem, a zrobiliśmy to? Jakby powiedziałem ci, że nie będę Cię zdradzał, czy nie? Ja sobie to powiedziałam, że ty nie będziesz mnie zdradzał. Okej. Okay. A jakby... Znaczy, ja takie mam prawo, prawo założenia, i dobra, ja tak założyłam, dobra, że tak dobra. jest w moim życiu, i tak jest. Okej, okay, ale teraz weźmy, weźmy, weźmy osoby, które nie są związane w ogóle z tematami wiesz, rozwojowymi i tak dalej. Czyli umawiają się na coś, nie? będąc albo w związku partnerskim, albo w małżeństwie że jakby będziemy sobie wierni, tak? No i mm -hmm. wtedy, jeżeli ta jedna z tych stron nie dotrzymuje tej umowy, no to jakby, no to nie jest w porządku, no bo to jest jakby niedotrzymanie umowy. Czyli uczciwie byłoby powiedzieć, słuchaj, jakby słabo bzykasz, jakby ja chcę teraz innego, nie? Albo um, okay. jesteś gnojem, pijesz, tam, nie wiem, robisz jeszcze inne gorsze rzeczy, albo nie zarabiasz ze leniuchem, albo dubiesz w nosie, a... Jakbyś był kobietą, to bym Ci poleciła moją książkę. <laughs> Teraz znam tą twoją książkę. No dobra, ale Monia, yy, bo myśmy się rozjechali z tym tematem. No, rozjechaliśmy dobra. się, no. Ale to tak mamy już. Dobra, znaczy to yy, ja tam coś utnę, a tutaj skwitujmy tą, 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 tą rzecz, że... Yy. O nie, właściwie to było o tą wdzięczność głównie nam chodziło, że jak w takiej sytuacji być wdzięcznym? Jak w takiej sytuacji być wdzięcznym? Jak sobie z tym poradzić i czy to jesteście w stanie w ogóle takie coś zrobić? Byłem bardzo ciekaw jeszcze Monia, przed rozmową zarówno i z Włodkiem, jak i z Mieciem, jak oni łączą się z tak zwanym źródłem, nie? Czyli zarówno i Włodek, jak i Mieciu, jakby oni mówią o tym, że jesteśmy wszyscy połączeni, jesteśmy jednością, jesteśmy z tej jednej energii, tak? Czy tam z tego jednego oceanu, jesteśmy tymi kropelkami, i wiadomo, no wiadomo, kropelka jest oceanem, a ocean jest częścią, jest, jest kropel wszystkich, więc. Więc jest, te, jest to źródło, jest to energia, inni powiedzą, że jest to Bóg i tak dalej, i tak dalej. I, no i to mnie bardzo ciekawiło, jak oni łączą się tam z tym źródłem. Chociażby po, to, po tą mądrość, po te odpowiedzi. Mieciu mówił, że kontakt z roślinkami, z lasem, z naturą mhm. to jest najlepsze. I że wtedy taka, że to jest rodzaj medytacji. Tak, i on tak? wtedy mówi, że czuje ten. Słyszy mm. ten głos, jakby wewnętrzny, mm. czy coś takiego, mm. co, co do niego przemawia, i, i to jest jego metoda. No to widzisz, to, to łączy ich to właśnie też ten wątek, dlatego że Włodek z kolei opowiadał o tym kodzie leśnym, a właściwie przyrodzie, że on też poprzez swoją twórczość próbuje trochę ten kody jakby no złamać, w sensie rozszyfrować bardziej. Mhm. I że podczas tego, tego kontaktu z lasem, chociażby najczęściej, ale też ogólnie z przyrodą, y, to on właśnie też y, poddaje się takiej formie medytacji. No mówi się, że drzewa mm. wyciągają tą y, negatywną mm. energię z nas. Mm. Ja to, tego bardzo dobrze się czuję, jak idę do lasu. Przecież, jak mm. idziemy pobiegać czy pochodzić i wracamy, mm. to jakbyśmy dostali skrzydeł. Tak, no bo tak to działa. my jako ludzie y, wyszliśmy jakby z, te, z tych i lasów i z tej przyrody, tak, z tych łąk. Y, na te betony. Na, tak, no, no dokładnie, na te osiedla. Y, ze szlabanami, z wielkimi mieszkaniami, z wielkimi telewizorami w mieszkaniach, mm -hmm. i, i siedzimy i się programujemy, jakby tym wszystkim, co do nas do, 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 dociera, wiesz, na, przez internet, przez telewizję itd. i tak dalej. I okej, okay, jakby my chodzimy też na spacery do lasu, i też widzimy ludzi biegających, jeżdżących na rowerze, spacerujących, i to jest super, ale jak tak sobie pomyślisz, ile w Twoim mieście żyje ludzi. Tak? Mm -hmm. To ile a, tych ludzi jest w tym lesie, A ilu jest w tym lesie? No to sobie możesz łatwo <grymka> wyobrazić, <grymka> że jakby, wiesz, no zdecydowana większość, a właśnie można powiedzieć prawie wszyscy, siedzą właśnie w tym betonie, e, w tych domach pozamykani e, i, i no właśnie, i, i nie mają tego kontaktu, tego, tego połączenia. Więc nie e, ja mam taką myśl, że może na początek, jeżeli... I, i, Ktoś y, zainteresuje się w ogóle tematem rozwoju, to no może na początek po prostu zacznie chodzić, wiesz, do lasu, mhm. albo y, właśnie praktykować ten kontakt z przyrodą, bo to jest ten, ten element y, tego połączenia, zarówno według miecia, jak i według wodka. E, tak Odorować się od no. telewizora. Mi się teraz przypomniał taki mem mhm. y, na Facebooku, jak y, kobieta y, z mężem sobie leży w łóżku przed telewizorem i mówi do niego. A co oni, jeśli oni nas naprawdę okłamują? No co ty, powiedzieliby nam to w telewizji. No <laughs> Dokładnie, tak. Dokładnie tak. No, ale jest jeszcze jedna rzecz, która łączy, yy, która łączy paprodziada i Miecia. Jaka? Yy, znaczy jest ich pewnie więcej, ale teraz, o których pomyślałem. Festiwal. A, A no widzisz? Tak. I o to, to właśnie, chcemy zareklamować. Tam, to radałem, zawsze w każdym odcinku jakąś tam reklamę mamy. E, więc tak Mieciu e, organizuje Festiwal wdzięczności. Festiwal wdzięczności na wzgórzu wdzięczności w Bieszczadach gdzieś niedaleko Komańczy chyba mhm, 18 21 lipca jako, tak jakoś tak, tak nie? 20, 18, 20 21 21 od 18 lipca się zaczyna ale wygubujecie sobie temat Festiwal wdzięczności w Bieszczadach to znajdziecie informacje, tam będzie z tego co wiem, zarówno ta część muzyczna, jak i taka bardziej yy, mm, dla ducha i ciała też będzie, tak? Czyli, czyli będą różnego rodzaju wykłady, warsztaty i tak dalej, tak dalej. Tam będziemy. Tak, też <laughs> będziemy, więc więc jeżeli się bierzecie, to się pewnie spotkamy. Yy, będzie też no wiadomo scena, yy, będą występy muzyczne. Się nie mogę e, ale też e, właśnie, wiesz, ludzie, taka energia bardzo dobra. Gdzieś tam, tam nie będzie przypadkowych ludzi, tak? To nie będą e, dni miasta czy dożynki. E, tam przyjadą e, jakby, ludzie, którzy jakby, no wiadomo, m, będą mieli ze sobą wiele tematów i my też liczymy na to, że poznamy tam wiele ciekawych osób. Może jakiś fajny że... materiał nagramy. To na pewno. Zobaczymy. To ja też liczę, że, 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 że powstaną po tym festiwalu ym, spore materiały. Tak więc jeszcze raz Festiwal Wdzięczności w tym roku odbywa się 18-21 tak. lipca. Um, więc zachęcam do zapoznania się z, z tym festiwalem, który mieczuje spór, organizator, spór organizatorem, z tego co się orientuje, okay. tego festiwalu. I um, Włodek Dębowski, pa też chyba jest w tym samym jest, czasie. W tym samym czasie, niestety, dlatego no, nie można się, się wybrać rozwoić. na dwa. Chyba, że pojechać jeden dzień tu, dwóch dzień tam, ale no, zbieszczać do Kazimierza Dolnego to kawałeczek by było. Okay. A ten festiwal, właśnie Włodka, to Kazimier, Kazimier. Kazimiernication. O ja. Tak, no tam yy, ja dokładnie programu nie znam, ale jest y, strona tego festiwalu, możecie sobie zobaczyć, y, no tam będą też, a tam będą grube gwiazdy, takie muzyki, nie? wiem, że będzie Vito Bambino, yy, będzie jakiś zespół ze Stanów, yy, nie pamiętam nazwy teraz. Będzie Sorry Boys. Ty lubisz Sorry Boys. Ja lubbiam Sorry Boys. Będzie Kuba Badach. No jest sporo tych artystów, których ja nie zapamiętałem, ale wystarczy, że sobie też wygooglujecie i na ten festiwal Kazimiernikation. można Ja w ogóle się to polecam przesłuchanie płyty Paprodziada, bo tam są takie teksty naprawdę. Z pęczakiem. Czy w ogóle? W ogóle. W ogóle, wszystkie. W ogóle, te ostatnie hmm. utwory jego od kilku lat, które tworzy, to są hmm. no, po prostu bomba. Tam I jest duży przekaz, nie? No, tak jak często z Moniką mordowaliśmy o piosenkach, o utworach, które też ludzie programują, nie? czyli właśnie, że są o jakimś nieszczęściu, że są o jakimś bólu, cierpieniu. I jak my sobie te piosenki gdzieś tam powtarzamy, śpiewamy. No to i... jakby to się kreuje w naszym życiu, dlatego tak. ja bardzo mało muzyki ostatnio słuchałam. I teraz słucham hmm. na zmianę paprodziada z Martą. Tafelski, bo ona mm. też, no polecamy też jej płytę, ona wystąpiła na naszym, z, tak, na tak, naszym tak, odcinku z, z i powiem szczerze, że naprawdę mam w końcu utwory, mm. które mogę słuchać i powtarzać i śpiewać, bo to się kreuje później właśnie fajnie w życiu, nie? Tak, jeżeli one też Ciebie programują, no bo powiesz, powiesz tak, no dobra, skoro piosenki o cierpieniu i bólu programują Cię na ból i cierpienie, to te też Cię będą programowały, no tak, ale te mm. będą Cię programować Dobrze. pozytywnie, takim wiesz, z taką fajną energią. Więc, więc polecamy tą twórczość całą też. No, a, to jeszcze ciekawostka na koniec. Aha. I też może taka prośba i apel. Jest taka piosenka Paprodziada pod tytułem Paprokwiat. Link do tej piosenki wrzucimy w opisie tego, tego filmu, tego odcinka. Paprokwiat i to jest piosenka taka bardzo lekka, taka wakacyjna. Wtedy um, gdzie dzieje się na Filipinach, bardzo fajny, ciekawy, ale też paprodziat mi powiedział taką ciekawostkę. Ja nie wiem, czy ja powinienem to mówić, ale chyba nie będzie miał mi za złe generalnie utwór nie był promowany ani przez media, ani przez wytwórnię z tego powodu, że um, jakby była taka możliwość, żeby on był promowany i stał się popularny, bo to jest naprawdę świetny, świetny fajny lekki numer. Miłości naprawdę. Dokładnie. Ale jakby warunek był taki, że miałby tam być wyrzucona zwrotka, taka z przekazem właśnie Błotka, która tam jest w trakcie tego utworu. No, przekaz prosty, ale taki, wiesz, taki konkretny. Mhm. I tam nie ma żadnego foliarstwa, nie ma żadnego, żadnych płaskoziemców i tak dalej. Ale z tego, co znam historię, to gdzieś tam wytwórnie powiedziały, że oni będą to promować pod warunkiem, że, ta, że ten przekaz zostanie usunięty z tej, z tej piosenki. Chcieli tam wstawić jakiegoś innego rapera. E, Włodek się na to nie zgodził, no bo nie po to robi te piosenki, nie, nie po to tworzy, żeby potem gdzieś, wiesz, y, skupiać się tylko na, 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 na wyświetleniach i na, na kasie. Y, One mają trafić do tego Tak, tego że mają trafić, ten, ten to... przekaz jest po prostu tak dla niego tak ważny i istotny, y, więc odrzucił tę propozycję. I w związku z tym utwór y, no, ta piosenka nie ma tam jakichś wielkich wyników oglądalności, ale jest naprawdę świetnie ja jej fajnie i nastroja. Często i codziennie, więc Dokładnie. już tam podbijam. Tak, i więc słuchajcie, jak, jeżeli oglądacie to i słuchacie, co teraz do mówimy do was, to wielka prośba, obejrzyjcie tę piosenkę i tak na spokojnie. Jak Wam się spodoba, jak wam się spodoba, to puśćcie dalej w świat, udostępnijcie, po, proście swoich znajomych żeby też obejrzeli. Ale jak, jeżeli będzie to z Wami rezonować, tak się umówmy, jakby, tak? W sensie, jeżeli no, to uznacie, że to jest, nie to jest dla Was ważne. Tak. Ale przesłuchajcie chociaż raz i zobaczcie. Tak, sami, tak. No i jest całe mnóstwo świetnej muzyki, też Włodka, różnych projektów. Ja szczególnie bardzo lubię projekt, projekt z Guralem, czyli takim Guralem przez dwa O, bo tych mm. Gurali to trochę jest. Tam jest taka fajna elektronika, którą ja bardzo, bardzo sobie cenię. Taka, taki z kolei inny projekt, bardziej akustyczny, to jest z pęczakiem tam też e, i to jest nagrane w 432 Hz, czyli tej częstotliwości e, dawnej, można powiedzieć, bardziej zestrojoną e, z naszym sercem. No, tak więc y, tych projektów naprawdę jest bardzo dużo y, na YouTube i warto ich słuchać i wszystkie mają swój przekaz. A jeszcze Leszczyński, z Leszczyńskim, a szczególnie ten, y, era wodnika to też y, Aha, super. Y, bardzo 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 fajny numer. Więc polecamy y, wszelkie linki y, zarówno i do Włotka i do Miecia, czyli moc nas, naszych serwis tak się nazywa kanał Miecia. Do Marty też Tafelski, Wam wrzucimy link. Wrzucimy też link do warsztatów, które prowadzi Włodek. Aha, właśnie tu chciałem powiedzieć bo są bardzo ciekawe warsztaty dla mężczyzn, tylko i wyłącznie. Chodzi o energię męską o to, żeby, jakby wiesz, odnaleźć w sobie tą, tą, tą energię i umieć przepracować różne rzeczy jako mężczyzna to nie są warsztaty jakieś onlineowe, czy że ktoś ci dam da jakieś nagrania. Tylko to jest męska, wyprawa, sam to jest nie. tak, to jest męska wyprawa razem z Włodkiem po górach, e, która chyba trwa 3 dni e, i też nawet e, z tego, co wiem, Włodek mówił, że nawet jak ktoś nie ma kasy na to, to jest w stanie się z jakąś dogadać e, z taką osobą, e, no bo jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje jakiejś pomocy, jakiegoś rozwoju, to może nastąpić jakaś wymiana, nie? Tak, tak, to, to jest taka możliwość. Ja się na te warsztaty na pewno wybiorę. One się odbyły dwa tygodnie temu. 6 czerwca? Jakoś tak. No, jak, mhm. jak wchodził odcinek nasz z Włoch. 6 czerwca. Dokładnie Bardzo nam zależało, żeby nagrać tą rozmowę z kolei naszą o tak ważnych wydarzeniach w naszym życiu, bo to też. Dla nas były takie spotkania, które nam dużo dały, jakby w, na naszej drodze. I, I wysyłamy jeszcze raz wielką wdzięczność do Włodka i do Miecia. No bo ja tylko powiem jedno. Ja już mówiłam na początku, że ja paprodziada poznałam dopiero jak ty mi o nim powiedziałeś. Jakiś czas temu puściłeś mi ten jego utwór Era Wodnika. A Miecia znam tak online od kilku lat i zawsze chciałam gdzieś się wybrać na jego prelekcję i myślałam sobie, ciągle gdzieś tam krąży po tej wschodniej Polsce, południowej, północnej, gdzieś daleko, daleko, a tu nagle się okazuje, że on był u nas w Pile na nasze zaproszenie i to była moja wielka manifestacja. Dokładnie. Tak więc jeżeli oglądacie ten odcinek, a nie oglądaliście odcinka z paprodziadem lub z Wodkiem, no to my zapraszamy. Tak. No i a jeszcze dziękujemy. A to już mówiliśmy na początku, że mamy wszystkim... dużą wdzięczność za to, że nasz kanał się rozwija i rośnie dzięki temu, i przybywa nam subskrybentów i ludzi, którzy nas oglądają, i za to jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. I czekamy też że na waszą interakcję, na, na wasz głos. Na Wasze sugestie i pomysły, może chcecie zasugerować jakiś temat do omówienia, to my chętnie też takich komentarzy przeczytamy. Jeśli odniesiemy do tego. Tak, dokładnie tak. Jaki następny odcinek będzie, tego jeszcze nie wymyśliliśmy. Mamy ale na spontanie to A, robimy. Tak, wszystko. Ale, ale w planach. W planach mamy kolejnych ciekawych gości, na pewno lipiec będzie takim miesiącem, gdzie, gdzie będziemy sporo mieli okazji do tego, aby nagrać odcinki z naszymi gośćmi i gościniami, bo to teraz też ta feminizacja słów, no ja, tak my, tak. ja się cały czas waham, nie? ale to ponoć kiedyś było. Tak? Kiedyś tak było i... Później się o tym zapomniało i teraz się wraca do tego, co kiedyś było, a ludzie myślą, że to jest wymyślone. coś nowego. Tak, tak. A widzisz, a to ja nie wiem tak długo, że no, ja tym się zajmuję. Słuchałem to było. jakiś wywiad z jakimś języko nad... <grym> z... językoznac. A widzisz Języko nad... Nie, a on ten się, nad się nad zajmuje języko z nas. <grym> Dobra, <grym> to, nie, nie brnijmy. To się wytnie, to się wytnie. Dziękujemy Wam za ten wspólny czas. Dzięki, dzięki. Dokładnie. Wszystkiego dobrego Wam życzymy. Niech wam w życiu nie zabraknie miłości, wdzięczności. Doświadczajcie cudownych rzeczy i manifestujcie mm. to, co jest najpiękniejsze dla Was. Pozdrawiamy. Do, us do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Ciao, ciao! Zapraszamy na założenie.pl Zanurz się w świat, gdzie Twoje marzenia stają się rzeczywistością. Odwiedź stronę założeni.pl, gdzie magia słowa łączy się z mocą wyobraźni, a każdy krok przybliża Cię do życia, o jakim zawsze marzyłeś. Odkryj bogactwo darmowych treści, które pobudzą Twoją świadomość i zaprowadzą Cię na szczyty możliwości. Artykuły, podcasty, inspirujące wideo wszystko to czeka, by rozpalić w Tobie iskrę przebudzenia. A kiedy zechcesz zgłębić tajemnicę serca, książka Manifestacja Miłości w 11 krokach, autorstwa Moniki Marat, stanie się Twoim przewodnikiem. Ta wyjątkowa publikacja, krok po kroku, odsłoni przed tobą sekrety manifestowania miłości w życiu. Dostępna już teraz na założeni.pl. Nie czekaj na znak z gwiazd. Zrób pierwszy krok ku przemianie. Założeni.pl, bo każdy z nas jest twórcą własnej rzeczywistości. Poczuj moc swojej wyobraźni i zacznij tworzyć życie pełne miłości już dziś.